Opoka Bikeboard. Ja może jakoś się ten bardziej, tak właśnie, ten branding. Pogoda robi się piękna, bardzo się cieszymy, robi się słonecznie, tak będzie na pewno przez cały dzień i również całą noc. W nocy też będzie świecić słońce, a przynajmniej my będziemy świecić na trasie na pewno lampkami. Będzie bardzo wspaniale, ja założyłem się z kolegą, że schudnę 5 kilo, no i tylko w ten sposób mogę to zrobić. Czyli siadam na rower i jadę i wytapiam wszystko, co mam tutaj na przykład. Mińska grupa rowerowa. Z Mińska Mazowieckiego. Z Mińska Mazowieckiego. Startujemy po raz drugi na Mazowi 24. Więc zobaczymy, jak będzie. Zapowiada się ciekawie, oby tylko pogoda dopisała. Trasa taka sama jak w tamtym roku, więc już nam znana. Witam, Cezary Zemana z tej strony. Obecnie jest 3,5 godziny na trasie. Wielu rowerzystów, którzy wystartowali punktualnie o godzinie 12 w Zagnańsku, tutaj nad pięknym zalewem. Ale zacznijmy może tak naprawdę od początku 24-godzinnego maratonu, który się rozpoczął 13 lat temu, czyli to już jest 13 edycja. Najpierw się rozgrywała na Mazowszu przez wiele lat w różnych miejscowościach, by ostatecznie 2 lata temu wylądować tutaj w Zagnańsku, dlatego że piękna miejscówka, znakomite warunki do rozbiwakowania się. 24 godziny stop maraton, to są rowery, to jest całe zaplecze, to są namioty, to jest cała baza zawodów, także cudowna baza zawodów. No i przede wszystkim cudownie skrojona trasa przez Zagnańskie Stowarzyszenie Rowerowe. Katalin przyjechał, mi się miał. Teraz właśnie będzie pierwszy posiłek dla naszych zawodników, czyli naleśniki. Potem będzie makaron, a potem będzie żurek. Naleśniczki dojechały, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki, bardzo smakuje. No ale wracamy do maratonu, to co jest najważniejsze w kolarskich trasach, szczególnie MTB, oczywiście to jest trasa. No i pierwszy raz chyba w 13 latach przygotowywania tych imprez, rozgrywania ich, to ta trasa do zeszłej rocznej jest po prostu niezmieniona, jest na tyle już dopracowywana, że nie trzeba jej zmieniać. Została oczyszczona z szyszek, by rzeczywiście na tej trasie się jechało bezpiecznie, szybko. Są smaczki zjazdu, są trudniejsze elementy techniczne, długie szutrówki z podjazdami opadającymi, wznoszącymi się. Tak więc wreszcie mamy dopracowaną trasę, którą na pewno w przyszłości będziemy chcieli powielać. Jest dzisiaj najkrótsza noc w tym roku. No i będą florianki. Niewiasty, które będą puszczać wianki wieczorem. O pierwszej w nocy będzie po prostu ciemno. No i zacznie się prawdziwa rywalizacja tych największych twardzieli, solistów, którzy będą już po 13, po 14 godzinach na rowerze i tam się będą decydować losy tego nieprawdopodobnego maratonu, nieprawdopodobnych ludzi, którzy biorą w nim udział. Atmosfera jest naprawdę rewelacyjna. Małgorzata ze Szczecina. Mimo, że trasa jest cały czas taka sama, to z każdym kółkiem wydaje mi się coraz trudniejsza. Pierwsze kółeczko, gdyby się mnie ktoś spytał, jak wyglądała trasa, powiedziałabym lajcik. Drugie kółeczko, piąte, bo jestem po piątym. Powiem, że jest bardzo wymagająca. Mam niedostosowane koła chyba troszeczkę do MTB, 35 mm szerokości i walczę. Ale lubię to i jadę dalej. Ja jestem kobiety solo 24. O, solo 24, gratuluję. Obawiam się trochę nocy. Nie wiem, czy się odważę w takiej zupełnej ciemnicy na tym rowerze. Zobaczę, spróbuję jedno kółko po ciemku i najwyżej potem przetrwam do 4 rano, bo o 4 się chyba robi jasno. I najwyżej zrobię przymusową przerwę. No dobrze, się rozgadałam. We'll be right back.
Już byłeś trzeci, nie wiedzieliśmy, wiesz? Bo dopiero wyszły później wyniki. No, ale jest, jest, spoko, jest. Spoko. Trzymaj się. Ostatnie runda, nie spokojnie. No, spokojnie, spokojnie. Do celu, tak? W jaki sposób się puszczawiać? Chodźcie, dziewice, tutaj. Kawalerowie! Co? Słuchajcie, kawalerowie są! Mają! Ale są! Najważniejsze! Pani Danusiu, może pani coś przyśpiewa? Zapraszam! Pani Danusiu! Miła wianki rzucała je do falującej wody. Miła wianki rzucała je do wody. Uważaj, wchodzisz! Wciągacie wianuszki? Czekaj, daj mi kół. O! Wrzucamy. Taka ciepła. No teraz to wypadałoby, żeby jakiś kawaler się rzucił, ale chyba nie będzie takiego odważnego. Nazywam się Piotrek Łuszcz. W tej chwili, no powiem tak, jeżdżę już prawie 20 godzin. Nastawiałem się na to, że głowa wysiądzie, psychika, że nie wiem, będzie chciało mi się spać, albo że nogi nie dadzą rady. A tutaj ciekawa sprawa, bo nie mogę usiedzieć na siodełku. 4 litery wysiadły po prostu. I nie wiem, chyba będę musiał w pedałach całe kółko robić teraz. No, na szosie zdarzało się jeździć i cały dzień i tyłek zupełnie nie bolał, było wszystko spoko. Nie wiem, po co tyle korzeni jest w lesie. Dobra, to co byś poradził osobom, które będą jechały pierwszy raz? Dobre wkładki? No. Zmieniać spodenki i nasmarować sobie 4 litery jakimś kremem dobrym. Bartek Wacławski, Team PKO BP. Jedziemy w duo z moim kolegą. No i mam nadzieję, że coś się nam uda jeszcze ugrać. Jak noc minęła? W miarę znośnie. Mieliśmy dosyć dobre oświetlenie, więc nie było najgorzej. No ale kryzys przyszedł właśnie gdzieś koło godziny 4-5 nad ranem. No i zaczyna się problem, walka ze zmęczeniem, brak snu. Wydaje mi się, że jesteśmy gdzieś koło pierwszego miejsca. Dawaj, dawaj! Kolejny maratończyk, który w spektakularny sposób manifestuje swoje zmęczenie. Przyznam szczerze, że mieliśmy tutaj kilka spektakularnych finiszów, ale ten pobił wszystkie. To jest wyjątkowe. Dał radę. Witamy Roberta na ostatnich krokach. Proszę wyjaśnić, jak do końca proszę o poczytanie zasad. Jeśli ktoś jeszcze jest na trasie, to ma ostatnią minutę. Cezary, zapraszamy tutaj na honorowe miejsce. 9, 8, 7, 6, 5,